odbyło się spotkanie u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Spotkanie dotyczyło ustawy medialnej i dalszych losów tego dokumentu. SLD od kilku miesięcy pracowało wraz z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym nad dobrym dokumentem, nad dobrą ustawą. W ostatniej chwili, z niewiadomych przyczyn, Platforma Obywatelska wycofała się z tej wielkiej medialnej koalicji. Oszukała sojusz lewicy demokratycznej, oszukała wyborców, oszukała przede wszystkim tych, którzy czekali na dobre publiczne media, gdzie będzie dobra rozrywka, dobra kultura, ale też informacja, a też niezłe kino. Lech Kaczyński nie powiedział i nie zdradził, co zamierza zrobić z tą ustawą. Wysłuchał naszych opinii, a szczególnie naszego scenariusza, bo jako jedyna partia polityczna pojechaliśmy z innym scenariuszem. Ten scenariusz to szybkie podpisanie przez pana prezydenta tej ustawy i próba szybkiej nowelizacji projektu ustawy, który przygotował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na czym ta nowelizacja polega? Na tym, aby jak najszybciej zmienić zapisy dotyczące finansowania mediów publicznych, skierować to na tak zwany PIT, czyli odpis od podatku, aby nie było zapisu o wartościach chrześcijańskich, bo to burzy ład państwa wolnego od jednej religii, czyli państwa wolnego od jednego światopoglądu. Chcielibyśmy, aby również w tej ustawie, w tej nowelizacji znalazły się zapisy dotyczące właśnie programów informacyjnych i ułatwienia w dostępie do właśnie telewizji publicznej i radia publicznego. Wierzymy głęboko, że pan prezydent nasz scenariusz przyjmie i zarekomenduje swoim współpracownikom i tak też zrobi.